Proszę księdza, jest ksiądz, nie chcę powiedzieć najstarszym, ale najdłużej posługującym duszpasterzem akademickim w Polsce. Jak na przestrzeni czasu, który ksiądz obserwuje, posługuje młodym, zmieniali się młodzi i jak zmieniało się duszpasterstwo akademickie na terenie Polski? Tak, no, zmienia się bardzo, bardzo mocno. To młody człowiek się przede wszystkim zmienia. Pierwsza sprawa to, że jeszcze tak 15 lat temu, jak przynosiłem pączki do duszpasterstwa, wszyscy rzucali na pączki, ojej, pączki, pączki. Teraz przynoszę cieplutkie, świeżutkie pączki. I się pytam, a z czym są? Z marmoladą? No nie, jednak wolelibyśmy z serem. Staliśmy się niesamowicie bogaci. Coraz częściej w ramach duszpasterstwa akademickiego bardzo ważny jest parking na przykład już. Jesteśmy niezwykle bogatym środowiskiem. W tym bogatym środowisku trochę inaczej, w inny sposób wszystko wygląda. Niektóre rzeczy są łatwiejsze, niektóre są trudniejsze. Zauważyłem, że młodzież teraz jest niezwykle zaradna też. Z niektórymi można rozpocząć błyskawiczną współpracę. I to chyba, co duszpasterstwa zapoczątkowały tam, nie wiem, 30-40 lat temu, czyli pewną samodzielność młodych ludzi w Kościele, to zrobiliśmy wiele kroków do przodu. I obecnie w wielu duszpasterstwach w zasadzie to jest współtworzenie ośrodka duszpasterskiego. Ksiądz ze studentami współtworzą ośrodek, włącznie z wypracowaniem projektów, jakichś wypracowaniem programów duszpasterskich, odpowiedzialność też. No i to jest kapitalne, bo to jest taki kościół, jak powinien wyglądać kościół, czyli współpraca między księdzem a ludźmi świeckimi, to jest to boisko, na którym ten mecz się rozgrywa. Czy rzeczywiście jest to współpraca, czy jest to pewien program, który zostaje gdzieś z zewnątrz narzucony na duszpasterstwa wszystkie w całej Polsce? Czy każde duszpasterstwo samodzielnie coś wypracowuje, swój charyzmat, swoje funkcjonowanie, sposób swojego funkcjonowania? Gdyby pojawił się jakiś projekt narzucony, program narzucony na duszpasterstwa akademickie, to sądzę, że to by była płyta grobowa duszpasterstwa akademickiego. Koniecznie z wypracowaniem własnych, to właśnie wypracowywanie tych projektów, to jest chyba jedna z najciekawszych stron pracy duszpasterskiej, to współtworzenie, współdziałanie. Widzę, że coraz częściej, coraz więcej ośrodków jest, gdzie księża mieszkają też ze studentami. Czasami są to bardzo małe grupki, kilka osób mieszkających razem z księżmi. Czasami to są to akademiki na kilkadziesiąt osób. I to mi się wydaje, że jest kapitalny kierunek, kiedy możemy mieszkać z tymi ludźmi, bo wtedy po prostu na co dzień się spotykamy i uczymy się siebie nawzajem. Oni, które uczą naszego życia, my się uczymy ich życia. I tak w naszym ośrodku tak też jest, że co roku zamieszkujemy z grupą chłopaków, co roku nową grupą chłopaków, żeby na nowo się tego wszystkiego uczyć, żeby nie wpadać w żadne schematy. I razem dojrzewamy do czegoś. To starcie jest kapitalne, jest rewelacyjne. Ksiądz mówi o projektach. Jaki projekt jest u księdza w duszpasterstwie akademickim? Na czym on polega? Jak on funkcjonuje? Czy się sprawdza? No musi być ogromna dynamika. To trzeba natychmiast reagować. Jak się nie sprawdza, trzeba natychmiast coś nowego. My posługujemy się takimi blokami spotkań, gdzie są po 3-4 spotkania. To jest cykl. I kolejny cykl, ponieważ ci młodzi ludzie nie są w stanie zaangażować się w coś, co trwa pół roku czy rok. To jest dla nich zbyt duża perspektywa czasowa, to jest zbyt duże ryzyko. I też ci młodzi ludzie boją się porażki. Czyli boją się, że się zaangażują w coś i nie dadzą radę. To wolą się nie angażować zupełnie. Ale w cykl, gdzie są 3 spotkania, 4 spotkania, to jak najbardziej. Jakiś temat się dobiera. Najbardziej chodliwe tematy to jest zawsze sprawy małżeńskie, związków wszelakich, następnie sprawa rozwoju, autorozwoju i zawsze sprawa modlitwy i duchowości. To są 3 takie najbardziej wzięte i można płodozmian pewien stosować. I no zawsze dobrze, jeśli przy takim projekcie jest też spotkanie w małych grupach, gdzie oni mogą w małej grupie się spotkać, porozmawiać. I także w czasie pandemii, kiedy wszystko było w internecie, żeśmy robili też spotkania w małych grupach, ale całkiem dobrze wychodziły. Proszę księdza, mówi ksiądz o tym, że są projekty, duszpasterstwo funkcjonuje, a jak zachęcić młodego człowieka, który przychodzi na studia, do tego, by wszedł do duszpasterstwa akademickiego? Co zrobić, aby ten, kto jest na 3., 4., 5. roku studiów, także z tego duszpasterstwa skorzystał, a nie po roku z niego odszedł? Więc no, my mamy drogę zamkniętą bezpośrednio do studentów, czyli jeśli mieszkam z 5 chłopakami, czy tam kilkoma chłopakami, to z nimi wiem śniadanie, rozmawiamy i tak dalej, to jest szansa, że oni sprowadzą, każdy sprowadzi po 2-3 osoby gdzieś. Jeśli z nimi zaczniemy też jakąś pracę, którą, no, ludzie są bardzo pragmatyczni, co ja z tego będę miał. Jeśli widać, że on coś z tego ma,
to następni przyjdą, ale to jest tylko i wyłącznie w ten sposób. Obóz Białym Dunajcu, który robimy, który w tym roku był na ponad 500 osób, ludzi z pierwszego roku, to są generalnie ludzie zaproszeni przez innych studentów, którzy wcześniej byli na obozie. Internet, niewielki procent, jakieś plakaty i tak dalej, to już zupełnie mikrony to są. A największa liczba to jest tych, którzy jeden drugiego przyprowadził. Nie? Coraz częściej są ośrodki, są otwarte, drzwi są otwarte, nie zamykamy tego ośrodku. Mogą wejść do środka w każdej chwili, zrobić sobie herbatę, też usiąść, posiedzieć, no, czują się jak w domu. No i wtedy to działa. Działają też dobrze te ośrodki, gdzie pracuje dwóch księży przynajmniej. Takie pojedyncze prace pojedynczego księdza jest strasznie trudna, to jest strasznie trudna robota wtedy. Bo to jednak trzeba pojechać w góry i trzeba gdzieś jakąś wyprawę zrobić, jakieś rekolekcje cały czas. Także tam, gdzie mądrzy biskupi, jednak widzę, że osadzają po dwóch księży, mądrzy przeorowie też dbają o to, żeby było dwóch ojców. Te wszystkie ośrodki zakonne też się świetnie rozwijają. I też to jest źródło powołań też. Proszę księdza, duszpasterstwo akademickie najczęściej przy jakiejś parafii, przy jakimś ośrodku. Natomiast czy duszpasterstwo wchodzi także do akademików, wchodzi na uczelnie? Jeśli tak, to w jaki sposób jest tam obecne? Te wszystkie duszpasterstwa, które istnieją przy parafiach i przy jakichś, to istnieją kiepsko. Najlepiej istnieją te ośrodki, które mają samodzielność, które uzyskują pewną samodzielność przy kościołach rektoralnych, które są stworzone do prowadzenia duszpasterstwa akademickiego, tam to wszystko się świetnie rozwija. Tam, gdzie jest starcie z parafią, tam najczęściej duszpasterz nie wygrywa z proboszczem i sprawy parafialne są ważniejsze zawsze i spotyka się z dużym niezrozumieniem też, co on tam robi i dlaczego tak to robi. A tam, gdzie są ośrodki samodzielne, tam to dobrze funkcjonuje. Pojawiają się akademiki, to czasami prowadzone właśnie przez duszpasterzy albo jakieś małe grupki. Za to wejście do akademików ostatnio w wielu miejscach jest trudne, ponieważ to są coraz bardziej zamknięte obiekty. Uczelnie coraz częściej niechętnie sprawy religijne wpuszczają na swój teren. No i też ostatnio wiele akademików to są obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają na pół roku, na krótkie jakieś takie pobyty w Polsce. W niektórych ośrodkach udaje się, w Poznaniu na przykład jest świetny kontakt nawiązany ze studentami z Afryki na dużą skalę, bardzo ładna grupa też z Ruandy. Także w niektórych miejscach to się udaje, ale widzę, że bardzo trudno współpracować z ludźmi z zagranicy, którzy przyjeżdżają tylko na pół roku, bo 3 miesiące tracimy czasu, żeby złapać z nimi kontakt, potem chwilę jesteśmy razem, potem wyjeżdżają. I też oni często nie są zainteresowani w ogóle jakimiś tego typu kontaktami, bo przyjechali w innym celu. Wspomnieliśmy na początku, że ksiądz najdłużej jest duszpasterzem akademickim, prawdopodobnie. Jak ksiądz obserwuje współbraci, którzy są duszpasterzami, ile tych ośrodków duszpasterstwa akademickiego w Polsce może być zakonnego, diecezjalnego, jak wiele? Czy każdy ośrodek akademicki w Polsce ma swoje duszpasterstwo, a studenci mają swój dom, do którego mogą przyjść? Różnorodność jest ogromna. Bardzo mnie cieszy to, że tyle też wspólnot zakonnych prowadzi duszpasterstwo akademickie. Duszpasterstw jest na pewno za mało. To w 100% za mało. No, Wrocław to jest 12 ośrodków tak naprawdę działających na 120-130 tysięcy studentów. Czyli każdy ośrodek ma po co 10 tysięcy. To są ogromne parafie, w których jest najczęściej jeden duszpasterz, no czasami dwóch. Także tutaj jest zdecydowanie jako Kościół za mało robimy w tym kierunku. Tu potrzeba zdecydowanie więcej. Więcej księży zaangażowanych, to więcej ośrodków. Różnorodność jest ogromna i to jest bardzo dobre, że jest tak duża różnorodność. Na różne sposoby prowadzone ośrodki, niektóre czynne cały dzień, od rana do wieczora, gdzie coś się dzieje, gdzie są jeszcze jakieś wspólne posiłki, wspólne spotkania, inne, które tylko skupiają się na jakiejś pracy formacyjnej. No i to, co powiedziałem, wypracowanie na miejscu modelu ze studentami, żeby to było wspólne, żeby wspólnie pracowane nasze, to jest szalenie ważne. To wtedy to może funkcjonować, ale no, cały czas prosimy biskupów o to, żeby jednak pomyśleli o tym, że ten Kościół powinien jakoś przeżyć i powinien przetrwać i zainteresowanie się młodymi ludźmi, bo to jest bardzo ważny moment, bo ten człowiek jest
jeszcze gotów do tego, żeby coś z życiem robić i chce coś z życiem robić. Już jest na tyle samodzielny, że już ma własne pieniądze i własną dyspozycję czasem. Za to trudność, która się pojawiła, to taka, że większość studentów obecnie też pracuje, studiuje i pracuje. I czasami są bardzo przemęczeni, bardzo zmęczeni i nie zawsze mają czas też. No i to jest duża trudność. Ale jest jeszcze ogromna szansa, żeby z tym młodym pokoleniem jakoś wejść w dialog, bo jeśli nam się tutaj kontakt zerwie, to obawiam się, że będziemy mieli w kościele szybciutko pusto.